Rzekł Jezus do uczniów swoich: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Wiecie, te słowa, one powodują, że człowiek nie bardzo wie, jak się do tego odnieść w dzisiejszych czasach. Dzisiaj ludzie uważają, że wierzący ludzie, wielu ludzi wierzących uważa, że można zachować życie swoje, idąc z Bogiem. Tak myślą, bo ten świat przekonuje ludzi do tego, że ich życie to jest najważniejsza sprawa na świecie. To, czego oni chcą, to, co oni mają w głowach, że to jest numer jeden. To jest najważniejsza sprawa. Ale Jezus mówi, kto się nie zaprze samego siebie. Wiecie, co to znaczy zaprzeć się samego siebie? To jest zgwałcić się. To jest postąpić wbrew temu, co w danej chwili chcesz. Bez niczyjej pomocy, bez niczyjego nacisku, bez pomocy drugiego człowieka. Powiedzieć nie temu, co się chce. To ładnie brzmi, tylko wykonanie tego to jest orka na ugorze. Mówimy, że jesteśmy ludźmi przebudzenia i że jesteśmy Bożą odpowiedzią dla tego kraju. Jeśli tak się czujesz, jeśli masz tak w środku, to te słowa Jezusa muszą w tobie wybrzmieć bardzo silnie teraz. Musisz być człowiekiem, który jest gotów zaprzeć się samego siebie. Powiedzieć sobie nie. Nie. Tak jak Łasia powiedziała, Brenda, nie dzisiaj. No tak, bo o co chodzi? Bo człowiek chce po nawróceniu również, czy to ci się podoba, czy nie, to stwierdzenie, ale również po nawróceniu, on ma w sobie wmontowany mechanizm działania na swoją korzyść. Każdy z nas. Ktoś cię obrazi, nawyzywa cię, powie, ty szmato. Rozumiesz, o co chodzi? I raptem twój mózg przetwarza to w taki sposób: wow, to jest mój wróg. Powiedział do mnie szmato. Rozumiesz? Tak mózg ci zrobi. Mózg tak ci zrobi. Uderzy cię ktoś, podejdzie. Uderzył mnie. Rozumiecie? Ostatnio zostałem zobligowany przez kogoś. Poprosił mnie ktoś, żebym załatwił z kimś innym sprawę. Z człowiekiem niezmotywowanym. Z człowiekiem, który nie chciał zadziałać na swoją korzyść. Ktoś chciał mu pomóc z jego bliskiej rodziny. Poprosił mnie, żebym tam poszedł do niego i go wyjaśnił mu, że jest w błędzie. Poszedłem do niego, zabrałem go za gardło i dostał mnie w dziób. I powiedziałem do niego: ty, gnoju, dlaczego ty nie szanujesz tego, że ktoś chce ci pomóc? Dostał ode mnie w dziób, lekko dostał w dziób, człowieku, delikatnie. Lewą ręką go złapałem za gardło, prawo dostał w pyskę. Jak on wytwaniał wszędzie. Tak nie można, tak nie wolno. Maleńka ingerencja dla jego dobra. Ale głowa daje informację. Zostałem pogwałcony. Nasze głowy codziennie dają nam informacje,
że jesteśmy najważniejsi na świecie. Jeżeli jesteś sługą Królestwa, jeżeli masz to w sercu, przyjdź teraz do Boga i powiedz: Boże, ja nie jestem najważniejszy na świecie. Ja nie jestem pieprzonym pępkiem świata. Ja nie jestem tutaj, Boże, dlatego, żeby mi oddawali pokłony. Ja jestem na tej ziemi po to, żeby szerzyć Królestwo Boże w mocy Świętego Ducha. Żeby przez moje słowa, przez moje ręce, przez moje serce ludzie przychodzili do Boga, żeby zmieniali się na obraz Jezusa Chrystusa. Boże mój, ja nie jestem najważniejszy na świecie. Szoko to rolowo, koto sokere, ramalawa katasekere prajn. Jezus!
was spóźniliście się dzisiaj do kościoła. Bo macie wywalone na to. Bo macie wywalone na dom modlitwy. Bo macie wywalone na to, że wszyscy razem, wspólnie dbamy o Boże namaszczenie. I coś ci teraz chcę powiedzieć. Od razu z miejsca przeproś za to Boga. Czyli od razu spokutuj. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz miał zabraną większą część uwielbienia. Kiedyś na pewne spotkanie przebudzeniowego lidera przyszła kobieta, pewna szlachcianka, która weszła i pięknym swoim strojem zrobiła zamieszanie. I on do niej mówi: siadaj, ej ty, nie rób zamieszania. I ona w bardzo posłuszny sposób usiadła. I kiedy było wywołanie, aby oddać swoje życie Jezusowi, to ona jako pierwsza, rozumiecie? Bóg czasami obraża umysły, aby uratować twoje serce. Obraża umysł, aby uratować twoje serce. Na tej konferencji było bardzo dużo deklaracji. Chcę być tym, chcę być tym, chcę robić to i chcę robić tamto, ale w niedzielę przychodzi się o 10:30. Czemu? Przeproś Boga. Powiedz: przepraszam ciebie, że dalej mam wywalone. Nie tłumacz się, tylko nazwij to po imieniu. Amen. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Jezus poniósł za nas śmierć. Kto uwierzy? Kto uwierzy, wieści naszej dziś. Rady Pana objawi się. Zmartwychwstanie i Bóg i żyje we mnie dziś. W moim ciele.
rozpal modlitwę. Módl się. Yeah.
serce. Jeżeli tam nie ma informacji takiej, że chcesz być pierwszy w Królestwie Bożym, to to jest błąd. Czy chcesz być pierwszy w Królestwie Bożym? Ty musisz taką mieć w głowie rzecz. Wtedy będziesz skupiony na tym. Skupiony będziesz. A rozumiesz? Pierwszy. Ja 21 lat o tym myślę. 21 lat. Jestem skupiony na Królestwie. Wszystko inne jest mi dodawane non-stop. Jestem skupiony na Królestwie. Jesteś skupiony na Królestwie? Spójrz teraz serce swoje. Skreśl wszystko. Wszystko inne. Wszystko inne skreśl. Powiedz: Boże, ja jestem pierwszy w Królestwie. Ja będę na pierwszej linii frontu. Bo pierwsi w Królestwie, jako pierwsi, będą wystawieni na ostrzał. Zapamiętaj to sobie. To jest 11 przykazanie. Pierwsi w Królestwie będą jako pierwsi wystawieni na ostrzał. Ja 21 lat temu powiedziałem: ja chcę być wystawiony na ostrzał. Chcę. Szatawakate selemara. Powiedz to. Powiedz, że to cię interesuje. Powiedz, że to cię interesuje, że diabeł będzie w ciebie walił jak z cykiem. Powiedz to. Informacji szukam. Katowokotorololowakata zakaraj. Pewien jest za. I wartości swej. W pełni świadomy. W pełni świadomy. Świadomy, że płomienne sąże budzą mnie ze snu. Tu się tu mówi informacji szuk. Pewnie Jezusa, pewnie Jezusa i wartości swe. Go, 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 go. W pełni świadomy, świadomy, że ludzie ze świata wypieli na mnie się. Rzucić kamienie każdy gotów jest. Diabelskie siły porazić wciąż nie chcą. Rozwieść na strzępy, mój przenaśleczy to. Zachodzi jak kolejny dzień. Halleluja. Diabeł skopany, a ja wciąż bawię się. Anielscy bracia, anielscy bracia są przy mnie niczym cię. Po to mam życie, aby korzystać z.
Wykorzystać chcę. Jadę do góry.
100% odpowiedzialności. Zdecyduj. W sercu prawda. Teraz w sercu. 100%. Nikt nie musi cię rozliczyć. Powiedz: Boże mój, wzbudź we mnie tak silną bojaźń, abym nie szukał kogokolwiek, kto mnie rozliczy. Biorę odpowiedzialność za królestwo. To jest moja odpowiedzialność. Moja odpowiedzialność. Powiedz: Boże, ja nie zawiodę w tym. Ja będę skupiony. Ja będę skupiony. Ja będę skupiony. Szakatere lare mata rawa katasa kaliere lere mara. Halleluja. Powiedz: nigdy nie będę robił żadnych wymówek. Nie będę mówił, że nie mam czasu, że się słabo czuję. Nie będę mówił, że diabeł mnie atakuje. Powiedz: Boże mój. Hapatara lara lara mereseke terelere paderla. 21 lat temu wziąłem odpowiedzialność za królestwo. Weź odpowiedzialność. Szala patara lara wakane meseke terelere ma. Terala wakata sekene merene sekene masa. Helakata nana sekene mesines. Halleluja. Halleluja. Powiedz: Boże mój. Jeśli bym odstąpił od tego, co teraz deklaruję, to sam sobie sprawię łomot w życiu. Sam sobie sprawię łomot. Sam sobie sprawię łomot. To jest odpowiedzialność. Bóg potrzebuje ludzi odpowiedzialnych. Odpowiedzialnych. Którzy jak powiedzą A, to powiedzą B. Takich ludzi Bóg potrzebuje. On takimi ludźmi chce zakończyć to wszystko. Taki był Jezus. Szapa tara lara wakate sene merela. Elohe no to Jesus. Elohe no lila praise kede to Jesus. Halleluja. Znów patrzę sobie na ten świat. Jak szybko mija dzień za dniem. Tyś dalej, mój Jezus, tyś dalej. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Do jego nóg. Tyś darem, mój Jezus, tyś darem. O, wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Jak szybko mija dzień za dniem. W miłosnym tańcu wiruję wciąż. I jedno już na pewno wiem. Tak wiem! Tyś darem, mój Jezus, tyś darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga
na ten świat. Jak szybko mija dzień za dniem, w miłosnym tańcu wiruję wciąż. I jedno już na pewno wiem, tyś darem, mój Jezus, tyś mi darem. Czy w sercu masz Chrystusa blask? Czy mieszka w tobie człowiek Bóg? To Chrystus daje ci siłę. Ciemność ucieka przed światłem. Taką chwałą jak miał, kiedy chodził po ziemi. Padnij teraz do jego nóg. Tyś darem. On był odpowiedzialny za królestwo. Mój Jezus, tyś im darem. O, o, wolę Boga. Jego nikt nie zachęcał. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Jego nikt nie zachęcał. Tyś darem, o, o, mój Jezus, tyś darem. Hakatara la 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 faka tenese kenere la padre. Wolę Boga wykonałeś. Żeby przestali brać odpowiedzialność za Królestwo Boże. Wierzący ludzie mówią, nie chce mi się przyjść do kościoła. Nie chce mi się czegoś zrobić. Muszę odpocząć. Wiecie co? Jak ja się narodziłem z Bożego Ducha i wyszedłem z więzienia, to sobie założyłem zeszyt. I w tym zeszycie była rozpiska na cały miesiąc. I przy każdym dniu było napisane, że mam dzisiaj zasmarkany obowiązek przynajmniej jednej osobie powiedzieć o Jezusie. Codziennie to był mój obowiązek i ja sobie ten obowiązek narzuciłem. Codziennie nie było przerw. Dla ludzi odrodzonych z Bożego Ducha nie ma przerw. Nie ma urlopów, nie ma emerytur, nie ma rent. Królestwo Boże musi być w twojej głowie, a ty musisz być odpowiedzialny za nie przed sobą. Przed sobą. Zrób to dziś. Powiedz, Boże, nikt mnie nie będzie pilnował. Ja się sam przypilnuję. Ja będę pierwszy. Ja będę pierwszy w Królestwie. Będę pierwszy w Królestwie. Ludzie mówią, pastorze, ja mam ciężko się modlić. On ma ciężko się modlić. Ja mówię, padnij na kolana i się módl. Módl się. Ale ja mam ciężko. Padnij na kolana i się módl. Zrób to. Rozumiesz? Szapata ra la ra la fakata sakerere. Ra la la. Jak Królestwo Boże będzie twoją sprawą, to będziesz o nie dbał jako skarb największy. Bo jest napisane, że Królestwo Boże przyrównane jest do człowieka,
który dowiedział się, że na jakimś terenie zakopany jest skarb, to poszedł, wyjął całą kasę i poszedł, kupił ten grunt. Rozumiesz? Takich ludzi potrzebuje królestwo. Nie ludzi słabych. Bóg nie jest słaby. Słabość jest z piekła. Słabość jest z piekła. Ten dzisiejszy czas mówi, masz prawo być słaby. Masz prawo być chory. Masz prawo być biedny. Nie masz prawa być słaby, chory i biedny. Bo Jezus umarł za twoje grzechy. Bo Jezus wziął na siebie twoje choroby, twoje niemoce, twoje patologie i nieszczęścia. Jezus! Nie posiadasz prawa do słabości. Nie masz prawa do słabości. 2000 lat temu wielki sędzia odebrał ci prawo do słabości. Ukarał swojego syna twoją winą. Bierz z tego moc. Hallelujah. Szekina la patera le padre. Ruach. Znów patrzę sobie na ten świat. Uwielbia cię, Święty Duchu. Jak szybko mija dzień za dniem. Jest. W miłosnym tańcu wiruje wciąż. I jedno już na pewno wiem. Tyś darem. Mój Jezus, tyś im darem. Wykonałeś! Myśl o tym! Myśl o tym! Czy w sercu masz Chrystusa blask? Czy mieszka w tobie człowiek Bóg? Już ciemność ucieka przed światłem. Padnij teraz do Jego nóg! Tyś darem. Mój Jezus, tyś im darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Na ten świat, wola Boga. Jak szybko mija dzień za dniem. W miłosnym tańcu wiruje wciąż. I jedno już na pewno wiem. Tyś darem, mój Jezus, tyś im darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Czy w sercu masz Chrystusa blask? Czy mieszka w tobie człowiek Bóg? Już ciemność ucieka przed światłem. Padnij teraz do Jego nóg. Tyś darem. Jezus, tyś im darem. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś, zmartwychwstałeś. Tyś darem, tyś darem. Jezus, tyś im darem.
martwych wstałeś. A kula rafa kata syry lary lary. Wolę Boga. Bóg ci coś dał. Bóg ci dał coś. Powiedz, że będziesz o to dbał. O każdy fragment tego, co ci dał Bóg. Jest taki bardzo duchowy film. Nawet ma trzy części. Nazywa się Johnny Wick. Facet był spokojny. Prowadził spokojne życie. Wyszedł spod władzy mocy ciemności. Ale kiedy moc ciemności zwróciła się przeciwko niemu, to wiecie, co zrobił? Pojechał z nimi do spodu. Do spodu pojechał z nimi, bo był skupiony, zdeterminowany i świadomy tego, co do niego należy. Pozabijał setki bandziorów, dlatego że mu zabili psa. Bo to był jego pies! To twoje królestwo! To twój kawałek królestwa! I nikt nie ma prawa się do tego dotknąć. Ty tu rządzisz. Ty to chronisz, bronisz i rozwijasz. Musisz być jak Johnny Wick. Musisz być skupiony. Zdeterminowany. Ukierunkowany na cel. 24 godziny na dobę. Taki musisz mieć motyw w głowie. Wtedy nikt nie będzie ci zarzucał niesubordynacji. Hapa ta syry lebo noro lobe na syr. I taj la la hakate. I la ma hakatine relaha. A jakbyś miał przemodlić całe życie? Eba la ra la da. Wyobrażasz to sobie? A on by ci dał taką moc. Czy gdyby ci dał taką moc dziś, zrobiłbyś takie coś sobie w głowie, tak, przemodlę życie? Od razu się pojawia, co można stracić, prawda? Ile by uciekło? Ile by zwiało? A marzenia? A pragnienia? Ale on by ci dał moc, żeby przemodlić życie. Coś ci powiem. Nawet byś nie wiedział kiedy, a chodziłbyś po wodzie. Nawet byś nie wiedział kiedy, a chodziłbyś po wodzie. Pozwól mu na to. Powiedz, ja chcę twoich rozwiązań. Bo jestem zdeterminowany. Jestem skupiony na twoim rozwiązaniu. Pokaż mi coś nowego! Pokaż mi coś nowego o mnie! Pata sajara la darala medese jerete kadia sabadira la bara wakiana marela etaria rade soro lodoria da bara rakidenere price. Halleluja! Halleluja! Módl się! Hakotire lere maderasi fakitas. Ela pata ire lera ma ela hababa minenera. Era la da ira la haketena. Elo lo boro loro loro hane manera maradis. E do la dina na rapa rida 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 la hakane na nasi. Czy mieszka w tobie człowiek? Ela barra la hajli la barra hadesa ne mai. Już ciemność ucieka przed światły. Ela kati la ra la ra la fara para la ra ra. Pawi teraz do jego nóg. Ela pekru lu 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 lu. Jezus, Tyś im darem. Powiedz, ja już nigdy nie będę narzekał, Panie Jezu. Wolę Boga. Na nic. Wykonałeś zmartwychwstałe. I na nikogo. Mata saka jara laka dewa kiedy napadę do kiedy Jezus. Halleluja. Wolę Boga. Wykonałeś zmartwychwstałe. E la pero lo corele remine lecines. Sobie na ten świat, lecz tylko mi
masz Chrystusa blask. Czy mieszka w tobie człowieku? Już ciemność ucieka przed światłem. Padnij teraz do jego nóg. Tyś darem, mój Jezus, tyś darem.
zmartwychwstałeś. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstałeś. Halleluja. Wolę Boga wykonałeś. Zmartwychwstałeś. Poznałem Jezusa, byłem anarchistą z przerośniętym ego, wyobraźnią abstrakcyjną i dużą ilością pieniędzy. I połączenie tego czyniło mnie człowiekiem, który nie tylko niszczył siebie, ale niszczył innych ludzi. To jest bardzo niebezpieczne połączenie. Ale spotkałem Jezusa i kiedy On we mnie wszedł, to, co przed chwileczką śpiewaliśmy, zaczęło we mnie grać. On wykonywał wolę Boga. Wolę Boga. Mnie to rozwaliło, że teraz moje życie ma być związane z wypełnianiem woli Boga. Koniec z anarchizmem. Koniec z egocentryzmem. Koniec z tym wszystkim. Wchodzę w system pewien. W system odpowiedzialności za królestwo. To moja sprawa teraz jest. To moja rzecz. Gdzie tutaj miejsce na jakieś wewnętrzne czy zewnętrzne trudności? Gdzie tu miejsce? To wszystko powoduje tyrania starego człowieka. Tyrania starego człowieka. Rozumiesz? To jest tyran. A diabeł w ogóle na tym siedzi. I diabeł mówi, jesteś wolnym chrześcijaninem. Nie musisz. Wszystko możesz, nic nie musisz. Uznaj to za herezję. Kochani, uważam, że jeszcze jest sporo mrzonek pośród nas. Że jest sporo z was, którzy chodzicie w iluzjach. Jak będziemy śpiewać tę piosenkę, zlej szatana. Zlej w ogóle w swoim życiu wszystko to, co jest twoją iluzją. Co jest iluzją. Niskie poczucie własnej wartości to zmora chrześcijaństwa. Wielu z was odczytało się na najwyższym poziomie. I nie mówię, że nie jesteś w drodze. Może jesteś w drodze. Ale nazwij to, że jestem w ogóle w drodze. Inaczej cię szatan będzie bił cały czas i to, co prawdziwe w tobie, nie będzie mogło być podpalone. Ja zaraz po konferencji nagrałam taki krótki filmik i powiedziałam, że jeśli po tym namaszczeniu nie rozpoznajesz w sobie, nie widzisz w ogóle pewnych aspektów, że jesteś na przykład prorokiem, apostołem, to zostaw to. Ale zacznij klaskać temu w twoim życiu, czego nikt nie widzi. Zacznij temu klaskać. Rozumiecie? Przemek, poczekaj jeszcze chwilkę. Byliśmy z Arturem na takim... Byliśmy na randce. I siedzieliśmy sobie we dwoje i przechodził koło nas pewien człowiek ze świata, pan psycholog. I podszedł i powiedział do mnie, że widzi nade mną aurę. I mówi do mnie, jest pani prorokiem tego spotkania. Ja mówię, wow. Pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło w moim życiu, w chodzeniu z Bogiem. Pewne rzeczy zostały spięte i rozpoznał mnie człowiek ze świata. Jeśli nie widzisz w sobie pewnych rzeczy, to nie idź w tym kierunku. Nie idź, ale bo Duch Święty może podpalić w twoim życiu tylko to, co jest prawdziwe. Tylko to, co jest prawdziwe. Tylko to, co jest prawdziwe, a ty wiesz, co jest prawdziwe. Ty tak naprawdę wewnątrz siebie wiesz, kim jesteś. Wiesz, kim jesteś. Amen. I tam przypasowany jest ogień, pasja, determinacja, żeby ci pluli w twarz, to ty będziesz wiedział, kim jesteś. Ty będziesz wiedział po prostu, kim jesteś.
Rozumiesz? Daj zgodę dzisiaj Bogu, aby iluzja upadła w twoim życiu. Do końca pozamykajmy temat niskiego poczucia własnej wartości, bo nie ruszymy dalej, bo nie ruszymy dalej, bo ci, którzy są z przodu, potrzebują pomocników, ale jeśli pomocnik odczytał się, że jest z przodu, to już nie może być pomocnikiem. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. W innych kościołach się tego nie mówi. W innych kościołach się puszcza światło i się mówi: przyjdź Duchu Święty, podpal nas wszystkich. I co 3 miesiące eventy, i kolejny event, i kolejny event. A my chcemy iść dalej. Chcemy iść dalej, chcemy robić robotę. Polska potrzebuje, ktoś ostatnio fajnie powiedział, silnych liderów. Silnego liderstwa, ludzi, którzy poniosą przebudzenie, ludzi, którzy poniosą kolejnych zbawionych ludzi. Nie dajcie diabłu miejsca w swoim życiu. To się może nie podobać, bo to się nie podoba. To się nie podoba, bo to się nie podoba, ale to jest prawdziwe. Diabeł chce, abyś chodził w nie swoich butach, abyś chodził w iluzji. On chce, aby z naszej konferencji teraz zrobić coś takiego, że będziemy teraz się spotykać po domach i rozmawiać i w punktach opisywać, co się wydarzyło, ale się wydarzyło, ale była głośna muzyka, a mnie to uszy bolała, mnie dupa bolała od siedzenia przy perkusji. Wiecie, o co chodzi? Taki jest diabeł, głupi szmaciarz. Rozumiecie? A Bóg podpala to, co jest prawdziwe. Chcecie prawdziwych Amen. Rzeczy? To nazwij się tak, jak masz prawdziwie w swoim sercu. Nie daj się oszukiwać. Tu cię nikt za nic nie zgani. Nikt cię nie opieprzy, jak przyjdziesz i powiedz: słuchaj, nie jestem apostołem. Ja mówię: i w imię Ojca i Syna w ogóle dziękuję ci, że w końcu do tego doszedłeś. Jak słowo honoru jestem ci bardzo wdzięczna. Jestem ci wdzięczna. Tak bardzo jestem ci wdzięczna. A teraz dawaj do pomocy. A teraz dawaj do pomocy, ponieważ już coś się dzieje. Dziewczyny teraz były na konferencji, Basia i Nina, modliły się o ludzi. Poszły na konferencję do Kuby Kamińskiego, dostały etykietki, że są liderami i modliły się o ludzi. I wiecie, co trzeba robić? Potrzeba ludzi, którzy pójdą w takie miejsca, Amen. Będą filmować. Bo Amen. To są kobiety, które poszły, które położyły życie i one potrzebują, aby poszedł ktoś, kto będzie kamerował, ale być może jesteś, ja jestem apostołem i stoisz. Przestań stać. Zapytaj się, co masz dzisiaj robić. Wiecie, o co chodzi? Zapytaj się, co masz dzisiaj robić. Amen? Amen! Gdy szatan ten pasożyt na twojej głowie młyn diabelski stworzyć chce, oczy na przekór duchom nocy, wykrzyknij to, a potem zaszalej, uwielbij go. Ucieknie za nim anioł.
krzyknij won, a potem zdrażale uwielbij go, Jezusa wychwalaj. Ucieknie za nim anioł, nad nim wzniesie się. Jezus, prawdy Twej, Ty, Jezus.
przepaści. Z tych ran świętych się nie wyrwę nigdy już. W jeziora twoich oczu dokonam wieże skoku. Już widzę tron, rozpędzam się dalej. Rozgłaszam swoim życiem.
Ducha Świętego, która jest w Tobie, ona jest w stanie uzdolnić Cię do tego, aby realnie zapierać się siebie. Ta moc jest w stanie do tego Cię uzdolnić. To ta moc, ona w Tobie jest. 20 lat temu poprosiłem Boga, powiedziałem: Boże, wyostrzyj moje sumienie. Chcę mieć sumienie ostre jak brzytwa. Amen. Nie interesuje mnie takie sumienie, gdzie będę miał przecieki, gdzie będą mi tak łatwo przechodzić różne grzechy. Nie interesuje mnie to. Ja się modliłem: wyostrzy mi sumienie. On mi tak wyostrzył sumienie, że ja nie byłem w stanie przejść ulicą i bez potrzeby podeptać trawy. Rozumiecie? Ja nie byłem w stanie przejść ulicą i nie podnieść śmiecia, który leży, bo miałem wewnętrzny przymus wrzucenia go do śmietnika. Amen. Przymus miałem wewnętrzny. On mi wyślubował sumienie. Jak ja na kogoś spojrzałem z krzywą miną, to ja słyszałem w swoim wewnętrznym człowieku: idź i go przeproś. Rozumiesz? On mi wyostrzył sumienie. Ja nie wiem, czy tego chcesz, czy to Cię interesuje, ale to jest Bóg mocy. On tak potrafi wyostrzyć człowieka, jak człowiek chce. Widzisz, ja nie wiem, co to znaczy, że mi się nie chce. Jak mi się czegoś nie chce, bo mi się nie chce różnych rzeczy. Jak każdemu człowiekowi. Jak mi się czegoś nie chce, to ja przychodzę do Boga i mówię: Boże, ja mam problem, bo mi się nie chce. I wiecie, co się dzieje? Szukam rozwiązania. A masa chrześcijan nie szuka rozwiązania, mówi: mi się nie chce. A jeszcze wiecie, co do tego mówią? Nie mam wewnętrznego przekonania do tej sprawy. Ja nie wiem, czy moim powołaniem jest sprzątanie kościoła. Ja nie wiem, czy moim powołaniem jest noszenie kolumn na ewangelizację. Ja nie wiem, czy to jest moje powołanie. Coś Ci powiem. Tobie się nie chce. Tobie się nie chce. Po prostu nie chce Ci się. Nie chce Ci się zająć czymś, co jest kawałek dalej niż musisz. A zaparcie się siebie samego umożliwia robienie rzeczy, których się nie chce. Jezus Chrystus był tego wzorem. On się modlił w Getsemane modlitwą poddania i mówił tak: Ojcze, jeśli to musi na mnie przyjść, to ja w to wchodzę. Jezus nie chciał mentalnie iść na krzyż, bo trzeba być chorym psychicznie, żeby mieć w głowie radość związaną z tym, że Cię przypiją do krzyża. A Jezus był zdrowy psychicznie. On nie chciał iść na krzyż, ale powiedział: niech będzie Twoja wola. Ja wchodzę w to. Nie wiem, czy to Cię interesuje. Jeżeli to Cię interesuje, to uklęknij i powiedz: Boże, wyostrzyj moje sumienie, ale tak wyostrzyj, żeby mnie bolało, kiedy najdrobniejszy element patologii diabelskiej będzie chciał się wedrzeć w moje życie. Pomóż mi, Duchu Święty, w tym. Pomóż mi w tym, Święty Duchu. Wyostrzyj moje sumienie. Naucz mnie znajdować rozwiązanie, a nie zostawać na tym, co mi się chce albo co mi się nie chce. Jestem synem królestwa. Jestem żołnierzem Boga. W moim życiu nie ma miejsca na chcę i nie chcę. W moim życiu jest miejsce na to, co słuszne lub niesłuszne. Decyduj na podstawie tego, co słuszne. Co słuszne. Powiedz: Boże, chcę mieć wyostrzone sumienie jak brzytwa. Jak brzytwa. Jak brzytwa. Szapatara laseke tenemere ladysa. Pod to całe życie się podciągnie. Całe życie. Będziesz znajdował rozwiązania.
a nie będziesz miał w głowie: nie mogę, nie chcę, nie mam ochoty na to. Co cię w ogóle obchodzi, na co ty masz ochotę? Co cię w ogóle to obchodzi? Szapatara lade nemesenes. Jak co roku rozpocząłem moje cykle treningowe we wrześniu od czegoś, co się nazywa robieniem siły. Bardzo ciężkie treningi. Potrzebowałem kilka tysięcy kilokalorii, ale nie chciało mi się jeść. Nie chciało mi się jeść 5 obiadów dziennie albo 6. Nie chciało mi się jeść. Ja mówię: Boże, musi być rozwiązanie. I zadzwoniłem do mojego lekarza rodzinnego. Ja mówię: panie doktorze, ja muszę jeść. Ja potrzebuję jeść. 5 razy tyle, co normalny człowiek. I on mi przepisał lek dla ludzi, którzy chorują na raka w ostatnim stadium. Takie mleczko. I pijesz sobie centymetr tego mleczka i możesz zjeść 6 obiadów dziennie. Bo chodzi o rozwiązanie. O rozwiązanie. Rozumiesz? Chodzi o 5500 kilokalorii, większość z białka. Chodzi o rozwiązanie. Co mi obchodzi, że mi się nie chce? Otwartym nagle sercu. Módl się, powiedz: ja chcę takich rozwiązań. Wśród wielu ludzkich znaków słońca. Halleluja. Szukam cię. Cierpliwie dzień po dniu staram się podążać twoim śladem. Mój Jezus, szukam cię. I pewna jestem już, że ciebie, drogi Jezus, odnalazłam. Wśród 7 dni tygodnia, jednak ich tak, w tańczących w deszczu kroplach, w zawodu łzach, polu strach obu stronach, w nowych wciąż marzeniach, w mych berłach i w koronach, w tym, kim jestem dziś. Szukam cię cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać. Halleluja! Szukam cię, szukam cię. Dzień po dniu staram się podążać twoim śladem. Szukam cię, szukam cię. I pewna jestem już, że ciebie, drogi Jezus, odnalazłam. Na chwilę przed potopem i pośród gwiazd, w niewierze horoskopom, co mamię na w otwartym nagle sercu, w cieniu codzienności, wśród wielu ludzkich znaków, w słońcu i we mgle. Szukam cię cierpliwie dzień po dniu, staram się podążać twoim śladem. Szukam cię, szukam cię. I pewna jestem już, że ciebie, drogi Jezus, szukam cię cierpliwie dzień po dniu, każdą komórką moją staram się podążać twoim śladem. Szukam cię i pewna jestem już, że ciebie, drogi Jezus, odnalazłam. Wśród 7 dni tygodnia, jednak ich tak, tańczących w deszczu kroplach, w zawodu łzach, po lustra obu stronach, w nowych wciąż marzeniach, w mych berłach i w koronach, w kim, kim jestem dziś. Szukam cię, cierpliwie dzień po dniu, uwielbiam cię, Święty Duchu, staram się podążać twoim śladem. Szukam cię i
Cię cierpliwie dzień po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię. Cierpliwie dzień po dniu staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewna jestem już. Ciebie drogi Jezus odnalazłam. Szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię, pewna jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłam. Szukam Cię, szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię i pewna jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłam. Szukam Cię, szukam Cię. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewna jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłam. Szukam Cię, szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu. Staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię i pewna jestem już, że Ciebie drogi Jezus odnalazłam. Szukam Cię, szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewna jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłam. Szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię i pewna jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłam. Szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię i pewna jestem już, że Ciebie, drogi Jezus, odnalazłam. Halleluja. Szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu staram się podążać Twoim śladem. Szukam Cię, szukam Cię. Ciebie, drogi Jezus, odnalazłam. Szukam Cię, szukam Cię, cierpliwie dzień po dniu staram się podążać Twoim śladem. Ewangelia jest prosta. Dla wielu ludzi zbyt prosta. Jezus Chrystus, wcielony żywy Bóg, umarł w ciele za grzechy ludzi, a trzeciego dnia wstał w tym samym ciele z martwych. Dzisiaj każdy, kto w Niego uwierzy, jako osobistego Zbawiciela, po śmierci pójdzie do nieba. Jego grzechy
zostają przebaczone w momencie przyjęcia Go jako swojego Zbawiciela. W Chrystusie Bóg ludzkość ze sobą pojednał. Jeżeli nigdy nie słyszałeś, oglądasz nas teraz, nigdy nie słyszałeś czegoś takiego, zawsze Ci tłumaczono, co musisz zrobić, żeby trafić do nieba, to ja teraz to obalam. Musisz uwierzyć w Jezusa, że umarł za Twoje grzechy. A Bóg nie ma do Ciebie już żadnych pretensji. Uwierz w to, a będziesz zbawiony, będziesz uratowany. Czy ktoś jest na sali, kto jeszcze nie oddał życia Jezusowi? Jeżeli tak, chodź do mnie. Jeżeli ktoś z Was nie pojedna się jeszcze z Bogiem, podejdźcie do mnie. Halleluja. Powiedz: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, wypełnij Go. Niech Twoja obecność Go przeniknie. Niech Twoja siła Go przeniknie. Niech Twoja moc Go przeniknie. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że On należy teraz do Boga, a diabeł nie ma nad Nim żadnej władzy. Amen. 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 Kto potrzebuje uzdrowienia? Chorujesz, boli Cię coś, chodź do przodu. Czujesz jakiekolwiek zniewolenie w ciele albo w duszy, wychodź do przodu. Wszystkie osoby, zapraszam. Halleluja. Jezus poniósł, módl się z Nim. To módl się, Małgosia, z Nim, niech przyjmie. Amen. Jezusa. Działaj. Poprowadź Go w modlitwie. Kto potrzebuje uzdrowienia dalej? Halleluja. Powiedz: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Dziękuję Ci, Panie Boże, że nie masz do mnie żadnego żalu, że mnie kochasz. Od dzisiejszego dnia ogłaszam, że Jezus jest moim Panem. Amen. Święty Duchu, wypełnij ją. Niech Twoja moc ją przeniknie. Niech Twoja siła ją przeniknie. Niech każdy fragment jej duszy i ciała doświadczy Twojej obecności teraz. Twojej miłości. Twojej opieki. Ojcze, ja ogłaszam ochronę krwi Jezusa wokół jej życia. Ja ogłaszam, że jest nowym stworzeniem. Amen. Amen. Halleluja. Podchodźcie, modlić się o chorych. Halleluja. Chodźcie, chodźcie. Rozprasza światłem mrok. On drży na Jego głos. On drży na Jego głos. Majestatu Król. Módlcie się o to. Majestatu Król. Zwycięzcy chwały Bóg. Ziemio raduj się. Ziemio raduj się. Odziany w blaskiem moc. Rozprasza światłem mrok. On drży na Jego głos, on drży na Jego głos. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj to, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą to, jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Bóg. Śpiewaj to, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujdą to, jak wielki jest Bóg. Od wieku wiecznie trwa, w swych dłoni trzyma czas. Początkiem, końcem On, początkiem, końcem On. Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch. Barankiem jest i lwem, barankiem jest i lwem. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj to, jak wielki jest Bóg. Wszyscy ujrzą to,
diabła. Klęskę diabła. My ogłaszamy panowanie w Duchu Świętym. Wszyscy ujrzą to. Alleluja. Majestatu Król, Majestatu Król, zwycięski chwały Bóg. Ziemio raduj się, ziemio raduj się, odziany w blaski moc. Rozprasza świat we mrok, on drży na jego głos, on drży na jego głos. Będziemy się modlili o dzieci. Wszyscy opiekunowie. Ty też. Bo ja cię będę trzymał zaraz. A to mnie nie przeszkadza. Nie, nie, ona już się uspokoi. My mamy dobre przymierze. Ja cię będę trzymał. Ja jestem silniejszy niż mama. Kto jest opiekunem dla dzieci?
Ustańcie naprzeciwko dzieci, wszyscy opiekunowie. No ci, którzy się opiekują dziećmi. Wszyscy, którzy się opiekują dziećmi. Chcę, żebyście modlili się o dzieci teraz. Wy się módlcie o dzieci. Kto jest najstarszy? Dobrze. Raz, raz. Złapcie się za ręce, dzieciaki. Trzymajcie się za ręce. No, proszę bardzo. Tak jest. Będziesz się modlił. Powiedz tak. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że wyrzekamy się buntu. Że wyrzekamy się buntu. Ogłaszamy, ogłaszamy, że będziemy chodzić, że będziemy chodzić wedle Bożych prawd. Wedle Bożych prawd. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Nie przejdziemy granicy. Nie przejdziemy granicy. Kłamstwa. Kłamstwa. Przez Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Połóżcie na nich ręce. Ja chcę, żebyście rozumieli, że to jest młode pokolenie. Dzieci mają wzrastać dla Boga. Jest napisane w Biblii, żeby dzieci wychować dla Pana. Dzieci nie są dla nas. Dzieci nie są dla nas. Dzieci mamy w leasingu. Rozumiecie? Jak masz dziecko, to uznaj, że masz je w leasingu. Dla Pana. Ja chcę, żeby każde spotkanie, które tam jest w szkółce niedzielnej, zaczynało się od modlitwy. Ja chcę, żeby opiekunowie kładli ręce na dzieci. Żeby dzieci uczyły się modlić. Ja chcę, żeby rodzice dali przyzwolenie opiekunom na to, że opiekun na grupie jest pierwszy po Bogu. My dawno temu wprowadziliśmy zasady, jak zakładaliśmy kościół, że jak idzie dziecko na grupę domową, nie na grupę domową, tylko na kościół dziecięcy, to ono nie może przyjść do rodzica i powiedzieć: mamo, bo opiekun coś powiedział. Nie. Wujek czy ciocia to pierwsi po Bogu. Tak nasze dzieci zostały wychowane. Nasza córka nie miała prawa, kiedy ją zostawialiśmy u kogoś w domu, nie miała prawa nawet zadzwonić do nas, bo wujek czy ciocia byli pierwsi po Bogu. Mieli prawo zerżnąć tyłek, rozumiecie, jak Bóg przykazał. I to było święte. I dlatego od 5 roku życia nasza córka nigdy nie dostała kary. Ma pełne dojście do internetu, jest w pierwszej klasie liceum i ma każde świadectwo z czerwonym paskiem, chociaż mamy ją w homeschoolingu. Bunt to wróg naszych dzieci. To wróg naszych dzieci. Nie bójcie się dyscyplinować dzieci. Rozumiecie? Nie bójcie się tego. To zdrowe. Jesteście święci. I dzieci wasze są pod waszym świętym autorytetem. Ojcze, modlimy się o nasze dzieci. My autorytetem Kościoła przeklinamy wszelki bunt w dzieciach. W imieniu Jezusa przeklinamy wszelkie demoniczne siły. My ogłaszamy w imieniu Jezusa: diable, nie masz władzy nad naszymi dziećmi. Rozkazujemy ci, diable, zabieraj łapy z ich umysłów. Zabieraj łapy z ich ciał. Zabieraj łapy z ich życia. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że nasze dzieci będą funkcjonowały według Bożych standardów. Będą oddawały chwałę Najwyższemu Bogu w imieniu Jezusa. Będą szerzyły Królestwo w mocy Świętego Ducha. Będą wzorem w słowie i w czynie przez imię Jezus. Ja w imieniu Jezusa przeklinam nad wszystkimi rodzicami w Kościele wszelkie demoniczne siły humanizmu. Ja odcinam rodziców od demonicznych sił humanizmu w imieniu Jezusa. Ja ogłaszam, że rodzice wychowują dzieci jak dla Boga przez imię Jezus, żeby nowe pokolenie mogło obejmować ziemię, którą my dzisiaj tworzymy. Halleluja! Halleluja! Hakatara lara padre. Jak jest grzyt w kimś, jak w którymś z rodziców jest grzyt, to jest humanizm. Przeklnij to w imieniu Jezusa. Hapatara lata wakate seke jerele rapa. Hepa to joko to i rapa ty fakete na sejle de Jesus. Halleluja! Halleluja!
Szola kataja ralara padre. Halleluja. Ja moje dzieci złożyłem na ofiarę Bogu. Złożyłem je na ołtarzu i powiedziałem: uczyń z nich świętych. Na ofiarę Bogu, bo jest napisane, że to pierworodne zostanie poświęcone Panu. I dzieci, nasze dzieci, pociągną temat przebudzenia. Wierzycie w to? One pociągną temat przebudzenia. To nie będą ludzie, którzy są ze świata. Nie oddamy naszych dzieci światu. Tych, co są i tych, co będą, bo będą się rodzić następne. Nie oddamy ich światu. Halleluja. Dziękuję wam, dzieciaki. Zawsze diabeł będzie chciał ci odebrać coś. Pamiętam, mieliśmy kiedyś w pierwszym kościele taką dziewczynkę. Nie wiem, ile ona tam miała lat. 4 czy ileś. Ona tak nas biła, a najbardziej Norberta. Ona go tłukła, on był podrapany cały i pobity przez nią. On ją trzymał w rękach, tak jak tutaj, tak ją trzymał, a ona go tłukła. A to trwało nabożeństwo. On wyglądał, jakby go tygrys podrapał. A on do niej mówił cały czas: kocham cię, nie wypuszczę cię. Ona mówiła: puść mnie, i z nim jechała jak z dzikiem, malutka dziewczynka. A on powiedział: nie wypuszczę cię, bo cię kocham. I wiecie, po paru miesiącach ta dziewczynka już siedziała mu na kolanach. Jest potęga w tym, że się nie odpuszcza miłości, prawdziwej miłości. I czasami na początku ta miłość jest bolesna. Rozumiecie? Czasami tak jest. Ale nie martwcie się tym. Prawdziwa miłość zawsze zwycięży. Zawsze zwycięży. I nigdy nie zrobi nikomu krzywdy. Miłość nie krzywdzi. Rozumiecie? Prawdziwa miłość nie krzywdzi. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, co nazywa się dzisiaj. Halleluja. Błogosławiony wielki Boże nasz. Dziękujemy Tobie za Twoje słowa, za Twoje dotyki, za Twoją mądrość, Panie. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Halleluja. Zrobicie tym modlitewny i od dzisiaj we troje będziecie się o nią modlić. Zrobicie tym modlitewny i we trójkę będziecie się o nią modlić. Codziennie. 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 Kiedyś pojechaliśmy wyrzucać demony do jednej miejscowości i był tam mały chłopiec. Miał z 7 czy z 8 lat. Kiedy podeszliśmy do niego, ja powiedziałem: w imieniu Jezusa, a to dziecko wbiło sobie całe palce w uszy. Ja mówię: uszkodził sobie uszy, 1000%. Z jednej strony Norbert ciągnął za rękę, z drugiej strony taki też człowiek, koło 100 kilo wagi. Nie mogli mu wyciągnąć temu dziecku palcu z uszu. W demonicznej sile dziecko sobie wbiło palce w uszy, żeby nie słyszeć nas. Ja kazałem pastorowi, mówię: zamknij kościół, żeby nie uciekł. Zamknął drzwi, wyrwaliśmy mu te ręce i go puściliśmy. Co on robił? Pod fotelami, na fotelach, człowieku, rozumiesz, o co chodzi? A ja go goniłem, mówię: wyjdziesz z niego, wyjdziesz z niego, wyjdziesz z niego, wyjdziesz z niego. I wyszedł. Tylko nie wolno się poddać. Poddać się nie wolno.
Nigdy się nie poddawajcie. W działaniu z dorosłymi, a z dziećmi przede wszystkim. Hallelujah. Siadajcie.